Witajcie. Dzisiaj trochę postanowiłem pogrzebać przy zatorze. Dorzuciłem mu tutaj głowicę. Filtr paliwa, ten co ma być. Co jeszcze? Słuchajcie, z tych takich ciekawostek jeszcze, bo chodzi o to, żeby go skompletować. No mówię, przód muszę tą miskę przywiozę, ja ją mam. Dorzucę i będzie kompletny. Tutaj ten wąs też gdzieś go zaraz znajdę. Także to dorzucimy. Ale chodzi o to, że tu parę rzeczy po prostu wrzuciłem. Rzecz najważniejszą. Tutaj jest przekładnia, tak jak miało być w oryginale. Niestety nie udało mi się jej całkiem założyć porządnie. Bo ten wałek tutaj ma być trochę głębiej. Ktoś jak po prostu tutaj kiedyś coś robił przy nim, to nie skręcił go z tamtej strony od budowy sprzęgła. Ja tego nie zauważyłem, jak wrzucałem silnik. No i podczas zdejmowania tego podnośnika, który tutaj był, on musiał mi się wysunąć, ja tego nie zauważyłem. Założyłem silnik, teraz patrzę, a nie mogę go tutaj wrzucić. Ja go próbowałem kiedyś, ale niestety nie da rady, więc to po prostu przy remoncie ktoś będzie musiał sobie zrobić. Najważniejsze jest co dla mnie? Najważniejsze jest dla mnie to, żeby go skompletować w oryginał. To ma być 47 rok. I 47 rok to jest, także tutaj takie rzeczy po prostu, które on ma mieć, to są, za wyjątkiem kierownicy czteroramiennej, no bo tej niestety nie mogę znaleźć. Tutaj parę rzeczy trzeba będzie tylko takich uzupełnić właśnie, jak jakieś tam gumy. Tutaj ten filtr, tutaj taka łapka powinna być, nie mam tej łapki, ale to jest, no nie ma problemu, żeby to zdobyć. Co jeszcze? Tu słuchajcie, ten filtr olejowy, to go gdzieś też mam i też go tutaj będę dorzucał do tego, także już zetor powoli wygląda, jak wyglądać powinien. Jeszcze raz mówię, zetor jest do remontu. Moim zadaniem jest go złożyć w taki sposób, aby to był zetor oryginalny, 47 rok, i ktoś, kto będzie sobie go remontował, żeby wiedział, że miał spokojne, powiedzmy, sumienie, że tak to ma wyglądać. Będzie miał kilka braków, drobiazgów dosłownie, słuchajcie, ale to będą niewielkie braki, takich po prostu, których ja w tej chwili nie mam, żeby dorzucić do niego. Tu między innymi puszka na bezpieczniki z taką rurką metalową, ona ma tutaj iść. W tej chwili nie mam pompy wody oryginalnej, więc tu jest jaka, a od czego nie mam pojęcia. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzach, ja niestety nie wiem. Kolektor wydechowy też gdzieś tutaj mam, także jeszcze po prostu dorzucę. Co jeszcze? No fajny numer silnika tutaj jest, widzicie, 7743, także to jest bardzo młody numer. To jest ten numer oryginalny, bo tutaj, jeżeli zobaczycie, na przykład tu jest jakiś 20202, no to jest w ogóle już numer dobity, po którymś razie w pomie po prostu takie rzeczy robili, nikt się nie bawił, żeby to jakoś ubrać, że to ten silnik od tego zetora. Nie, 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 to było taki silnik po prostu, czy skrzynia biegów, czy obudowa sprzęgła, to w pomach było traktowane jak uszczelka do lampy, czy też, nie wiem, żarówka. Także to było coś takiego, wymieniało się, nabijało się nowy numer na pole, następny proszę. Także to była bardzo krótka akcja, ciągnik nie mógł stać, nikt sobie na to nie pozwolił, żeby on stał i nic nie robił. Więc to po prostu w ten sposób robiono. Bardzo często, ja już to mówiłem w poprzednich filmach, że te ciągniki mają po kilka, czasami po kilkanaście numerów różnych na skrzyni biegów, na obudowie sprzęgła. Dojść do tego, żeby to było z jednego kawałka, jest właściwie niemożliwe. I to wszyscy, którzy lubią takie stare traktory, to wiedzą, że to z jednego kawałka to praktycznie nie da się, dlatego że każdy z tych zetorów był kiedyś w pomie, a w pomiach to się działy różne rzeczy. No i co ciekawe jeszcze, słuchajcie, ta obudowa dzielona pokrywa skrzyni biegów, która tutaj była od samego początku. Aha, jeden jeszcze z kolegów mnie pytał, słuchajcie, zresztą nie tylko jeden, bo dużo takich pytań dostaję, gdzie znaleźć numer skrzyni biegów? Słuchajcie, stajemy po lewej stronie od ciągnika, czyli po tej, jak siedzimy w ciągniku, to nasza lewa ręka to jest lewa strona maszyny. Zawsze tak jest i inaczej nigdy nie będzie. Pamiętajcie o tym. Lewa strona, jeszcze raz przypominam, może sobie zapamiętacie, tam gdzie hamulec ręczny. I teraz tak, tu jest rant obudowy sprzęgła, jak widzicie, tu jest rant skrzyni biegów. Ten numer zawsze musi być tutaj, w
W każdym. Albo on będzie tutaj, albo będzie nieco wyżej tutaj, albo będzie nieco niżej tutaj, ale on musi być mniej więcej 10 cm od narożnika, 10 cm w prawo, 10 cm w dół, bądź też na samym narożniku. I tutaj zobaczycie na przykład numer 5460. Ja nie wiem, czy to widać w tej chwili dobrze, ale to jest ten w każdym razie numer. Jest to oryginalny numer, niedobijany, nieprzebijany. Także to tak ma być. Dodatkowo słuchajcie, tutaj niżej są różne numery. Tu akurat ten ma 475. Nie doszedłem jeszcze, co to za numer. Nie, 475, tak. To jest 475, ale w większości mają 125 albo 225. To oznaczenie dotyczyło wtedy, czy to jest bocian, czy to jest Zetor 25 na małych kołach. Także tutaj była taka różnica. I to tutaj oznaczano. Inne też numery się zdarzają, natomiast tutaj przy tych numerach przeważnie, jak jest 5460, bito literkę P. Literkę P. Na przykład, z takimi rzeczami się spotkałem. Tu mam to pamiętajcie, po lewej stronie na rancie skrzyni biegów jest właściwy numer. Oczywiście numery na obudowie sprzęgła też są, ale to już nie dotyczy numeru ciągnika, także tym się raczej bym nie sugerował. Pamiętajcie. Rant skrzyni biegów, po lewej stronie jest numer. Także to sobie możecie sprawdzić, a Wam jeszcze pokażę w innym zatorze. Tutaj mam tego też 47 rok, przy czym ten jest już, że tak powiem, młodszy. On miał pokrywę jednolitą. Tutaj, z tego co pamiętam, ale w tej chwili, no nie powiem Wam na 100%, cholera, dostać się tutaj. To nie jest takie łatwe. O! I zobaczcie, tutaj mamy numer 9529, jest literka P i tu mamy, o, nawet 115, widzicie? Nie wiem, co to jest za numer ten. Jeśli ktoś ma wiedzę, to bardzo proszę, możecie się podzielić. Tutaj mamy na przykład też jeszcze dodatkowy numer jakiś, 11645 i to nie wiem, w tej chwili po prostu nie spotkałem się z czymś takim, żeby te dwa numery były jednakowe. Podejrzewam, że wtedy, kiedy zmieniano ciągnik, powiedzmy skrzynię biegów, czy budowę sprzęgła na rozrusznik zmieniano, czy tam silnik byłby po remoncie i tak dalej, i tak dalej, to dobijano tutaj numer jako numer ciągnika, więc tym bardziej, że te cyfry, ten numerator od tego zawsze się różni, one nigdy nie są takie same, jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym spotkał taki sam numerator, także to Wam tutaj mówię, jak to po prostu wygląda. Co jeszcze? No tutaj na tym nie udało mi się znaleźć żadnych dodatkowych numerów. Ciekawostką jest, tutaj możecie zobaczyć farba. On tutaj był w oryginale ciemno-niebieski, taki prawie granatowy. To jest pierwsza farba ta pod spodem. Potem ktoś go pomalował na szary kolor. No i tak bardzo, bardzo długo jeździł. Tu jeszcze chyba się jakaś czerwień przebija. No i potem ktoś go tutaj jakimś, nie wiem czym, olejną, pędzlem, sprayem pomalował go na niebiesko. Tak wygląda sprawa. Tutaj mamy jeszcze 47, zobaczcie, już nie ma kalamitek na półosiach, ale jeszcze są te miejsca po kalamitce, także to też taka ciekawostka, jak to wszystko wyglądało. To tyle co do numerów, jeśli chodzi o tego Zetora, numerów seryjnych, numerów ciągnika, gdzie to miałoby się znajdować. Tam macie pokazane. Wydostać. No muszę kiedyś zrobić tutaj ten porządek, ale niestety czasu nie mam, no nie mam czasu. Także tutaj, o widzicie tutaj jest jeszcze właśnie ten filtr oleju pojedynczy, ale podejście jest już pod podwójny. I teraz ja zrobię tak jak Wam mówiłem wcześniej. Ten filtr stąd zabiorę, przełożę do tamtego, a tamten tutaj, bo tutaj już widać, mimo że to jest 47 rocznik bloku, to już podejście pod podwójny filtr oleju. Także nie wiem, czemu tutaj ktoś założył ten pojedynczy, no ale tak było. To tyle. I tu będę go powoli uzupełniał, ale najpierw tamtego chcę skończyć, tamten, ponieważ zaczęty, to chcę go dokończyć. No i tutaj jeszcze ta miska z przodu. No muszę ją jakoś tutaj przywieźć, no niestety, cholera, tego tura tam wywiozłem na pole i on tam będzie miał teraz mnóstwo roboty, więc tu będzie mi trochę trudno, ale jednakowoż nie do zrobienia, kogoś poproszę i tutaj zawsze coś zrobimy.
Ten w każdym razie zetor już jest, można powiedzieć, niemal kompletny. Niewiele rzeczy mu brakuje, także można go praktycznie z nim za chwilę wyjeżdżać. No. Ja go nie będę robił, bo nie znam się na tym. Nie będę ukrywał, nie jestem mechanikiem, nie znam się na tym i nie jestem w stanie go zrobić. Więc te zetory, które po prostu ja dla siebie robię i dla siebie zostawiam, to na pewno one będą robione u mechanika. Zresztą jeden jest już robiony i czeka. Tam, znaczy czeka, no jest w trakcie pracy, prawda? Także ja czekam, bo kiedy go będę mógł odebrać i już zabrać się nim pewnie na wiosnę, gdzieś jakieś malowanie, ładna pogoda czy coś, po prostu go będę malował. A ten z kolei no, będzie musiał opuścić stajnię i będzie cieszył kogoś. Nie wiem kogo, ale na pewno kogoś będzie bardzo cieszył, bo jest to świetny ciągnik. Tym bardziej, że wszystko ma zachowane, tak jak powiedziałem, no silnik jest bardzo rzadki, bardzo dobra rzecz. Tu mi się jeszcze udało zdobyć korek paliwa, ten oryginalny, co ma być, bo zbiornik to jest też ten oryginalny, żebyście pamiętali, 47. Tu widzicie, macie wejście przez zbiornik, jest rurka na przelotkę do zasłaniania chłodnicy, także to jest bardzo ważna rzecz. Gdyby Wam przyszło do głowy kupowanie 47 roku, pamiętajcie, że one są tak dzisiaj poskładane w tak różne, z tak różnych ciągników, że często po prostu nie idzie dojść do tego, co to miało być i co to było, z czym to się jadło. Ten będzie przygotowany naprawdę pod absolutny oryginał, żeby tutaj wszystko to, co będę miał do niego z 47 roku, to on na pewno będzie tym dysponował. No, to tyle, jeśli chodzi o Zetora 25 w dzisiejszym filmie. Nie zapomnijcie o łapkach, nie zapomnijcie o lajkowaniu, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Trzymajcie się, cześć! Witajcie. Myślałem, że to jest w tym karnisterku zwykła benzyna albo ropa. Nie odkręciłem i przelałem. Trudno. Jest to w każdym razie benzyna do sztyla, do piły. Ale postanowiłem wykorzystać ją, bo ona i tak za długo nie może stać. Dużo jej nie ma. Wykorzystać ją w każdym razie postanowiłem do czyszczenia filtra olejowego do Zetora 25. A chcę go wyczyścić, bo to jest janota. Ten właśnie 46, 47 rok. On się niczym nie różni. Różni się tylko i wyłącznie tym napisem. Natomiast sam napis właśnie występował tylko w tamtym czasie. Później już tego napisu nie stosowano. Można się tylko domyślać, dlaczego tego nie robiono. No i tyle. To jest czujnik. Czujnik ciśnienia. Jakaś przeróbka chyba tutaj jest, ale sobie z tym chyba poradzimy. Nie jestem pewny, ale spróbujemy. Ciekawe, czy tu jest olej w środku, ale chyba nie ma, bo tędy by zaraz wszystko wyleciało. No to w każdym razie tak teraz nagrywam dla Was. Już raz czyściliśmy filtr oleju, ale to do innego Zetora. O ty. Tutaj wyczyścimy. O. Do tego z 47 roku. Zobaczymy, co tu słychać. Ludzie kochani,
Następna sprężynka. Jest jeszcze jedna? Jest. Jest. Dobra. O, masz ci los. Wszystko to trzeba będzie umyć, bo jest to po prostu zupa. Jest to totalna zupa. O, patrzcie. Sam czujnik tylko poszedł do mycia. I co tu się dzieje już? O. I już poszło jak trzeba. Filtr już czyściutki. Zobaczcie, jaki piękny napis. Tu jeszcze on trochę wymaga doszorowania. Farba i tak dalej. Ja niestety nie mam tutaj warunków, żeby to zrobić. Ale zobaczcie, jak tu w środku pięknie błyszczy. O. I teraz można przystąpić do składania filtra. O, jedno tak, drugie tak i tak wszystkie pary. Najpierw była ta blaszka, potem była ta blaszka, a potem była ta śrubka. Ale śrubka jest trochę, nie nadaje się do wkrętu w tej chwili, więc trzeba ją tutaj trochę, o, wyczyścić. Filterek skręcić razem. O, filterek skręcony. I teraz pakujemy to tutaj. Sprężynka na pierwszy rzut ognia. Na pierwszy rzut ognia. Boże, na pierwszy ogień sprężynka. Co to? O. O. Potem co tu było, słuchajcie, tu było następnie ta gumka. Dwa i trzy. Tutaj ten czujnik. Chociaż tu jest pospawane, posmarkane, ale na razie to tylko zatkam, żeby tu się nic, żadnego bajzlu nie dostało. Tutaj też te dziury tutaj pozatykam. I filtr gotowy do założenia do zetora. Tu jeszcze ten, widzicie, bo tu nie powinno tego być. Tu miał być ten na rurkę. Ktoś to po prostu przerobił na elektryczny. I zobaczymy, czy to się da w ogóle wkręcić tutaj ten czujnik w to. Coś tu to jest pokombinowane, widzicie, pospawane jakoś straszliwie. Ale to nie jest istotne. Ważne, że jest to ten filtr, który ma być w 46 i w 47 roku. No, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą relację. Z czego? No, dzisiejszy filmik. To nie relacja, dzisiejszy filmik. Widzicie, bajzel jak w ruskim czołgu. Ciekawe, czy wy macie coś takiego tak samo, jak się robi. Ale pewnie podobnie. No i tyle, słuchajcie. Dziękuję, że mnie oglądacie. Fajnie, że ze mną jesteście. Lubię kręcić te filmiki i dla was, i dla siebie. Także będę jeszcze coś ciekawego nagrywał. I czasami i z pola, i właśnie z warsztatu takiego. W sumie to co tu wielkie słowa warsztat, to nie jest żaden warsztat. Ale po prostu takie o moje dłubanie z gratami, szykowanie. Tak jak dzisiaj na przykład coś tam robiłem. I tyle. Dziękuję wam, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!